Hola amigos! Słowo tener, czyli mieć, jest jednym z najczęściej używanych słów w języku hiszpańskim. Jednak pojawia się ono bardzo często w niedosłownych wyrażeniach. Dlatego dzisiaj nauczymy się używać tego słowa poprawnie, a także poznamy różne przydatne zwroty, które usłyszycie w Hiszpanii na co dzień. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmi poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Podstawowe znaczenie słowa tener to mieć lub też posiadać. Na przykład. Tengo un gato pequeño. Czyli ma małego kota. Tengo un gato pequeño. Albo Los lunes tenemos clases de baile. Czyli w poniedziałki mamy lekcję tańca. Los lunes tenemos clases de baile. Słowa tener użyjemy też, kiedy mówimy o wieku. No bo po hiszpańsku, jak po polsku, mamy ileś lat. Na przykład Tengo 18 años. Mam 18 lat. Tengo 18 años. Albo Mis padres tienen 50 años. Moi rodzice mają 50 lat. Mis padres tienen 50 años. A żeby zapytać, ile ktoś ma lat, powiemy ¿Cuántos años tienes? Czyli dosłownie, ile lat masz. ¿Cuántos años tienes? Tener pojawia się też w wyrażeniu tener que, które oznacza musieć. Jednak jeżeli chcecie tego wyrażenia używać, pamiętajcie, że zawsze, ale to zawsze musi tam być jeszcze słówko ke. To zawsze będzie tener ke. Nie może być samo tener. Czyli ja muszę to będzie tengo ke, ty musisz tienes ke, ona musi tiene ke, my musimy tenemos ke, wy musicie tenéis ke, a oni muszą tienen ke. Na przykład tu icho, Tiene que comer más frutas. Czyli twoje dziecko musi jeść więcej owoców. Tu hijo tiene que comer más frutas. Albo student może powiedzieć En la universidad tengo que estudiar mucho. Czyli na uniwersytecie muszę uczyć się dużo. En la universidad tengo que estudiar mucho. I o ile musieć to tener que, to nie musieć to no tener que. Na przykład los sábados no tengo que levantarme pronto, czyli w soboty nie muszę wstawać wcześnie. Los sábados no tengo que levantarme pronto. Albo los niños no tuvieron que ir al colegio ayer, czyli dzieci nie musiały iść do szkoły wczoraj. Los niños no tuvieron que ir al colegio ayer. Tuvieron jest formą przeszłą słowa tener, czyli właśnie mieć. Słowa tener użyjemy też, kiedy mówimy o naszych dolegliwościach. Na przykład tener dolor znaczy dosłownie mieć boleści, mieć ból czegoś. Na przykład tener dolor de cabeza znaczy mieć ból głowy, tener dolor de espalda będzie oznaczało mieć ból pleców, a tener dolor de estomago będzie oznaczało mieć ból brzucha. Na przykład tengo dolor de estomago. Boli mnie brzuch, dosłownie mam ból brzucha, tengo dolor de estómago, albo ayer tenía dolor de cabeza, czyli wczoraj miałem ból głowy, lub też wczoraj bolała mnie głowa, ajer tenía dolor de cabeza, a na koniec jeszcze kilka przydatnych i często używanych zwrotów ze słowem tener. Żeby powiedzieć po hiszpańsku, że jest nam zimno albo jest nam ciepło, dosłownie powiemy, że Mamy zimno albo mamy ciepło, czyli znowu użyjemy słowa tener. Tener calor i tener frío. W zdaniu będzie to brzmiało następująco. En el otoño siempre tengo frío, czyli jesienią jest mi zawsze zimno. En el otoño siempre tengo frío. Żeby powiedzieć, że jesteśmy głodni albo że chce nam się pić, po hiszpańsku dosłownie powiemy tener sed, czyli mieć pragnienie, tener sed. Albo tener ambre, czyli mieć głód. Tener ambre. Cuando hace calor, tengo set, Czyli kiedy jest gorąco, chce mi się pić. Cuando hace calor, tengo set. Kolejnym wrażeniem jest tener sueño, czyli dosłownie mieć senność, które to tłumaczymy na być sennym. Na przykład tengo sueño, bo ja dormir. Czyli jestem senny, mam sen, idę się położyć. Tengo sueño, bo ja dormir. Kiedy po hiszpańsku boimy się czegoś, powiemy dosłownie, że mamy strach. Tener miedo de algo. Czyli mieć strach czegoś. Na przykład Tengo miedo de arañas. Mam strach, boję się pająków. Tengo miedo de arañas. A kiedy się spieszymy gdzieś, to po hiszpańsku powiemy, że mamy pośpiech. Tener prisa. Mieć pośpiech. Na przykład No puedo hablar ahora, tengo prisa. Nie mogę rozmawiać teraz, mam pośpiech, czyli spieszę się. No puedo hablar ahora, tengo prisa. Jeśli mamy na coś ochotę, to po hiszpańsku powiemy: Tener ganas de algo, czyli właśnie mieć ochotę na coś. Na przykład: Tengo ganas de beber una cerveza. Mam ochotę wypić piwo. Tengo ganas de beber una cerveza. Być ostrożnym, to po hiszpańsku tener cuidado, dosłownie mieć ostrożność. Tener cuidado. Na przykład, jak pływamy sobie w wodzie i ktoś z plaży zauważa, że koło nas płynie sobie rekin, wówczas może do nas krzyknąć: Ten cuidado! Uważaj! I już ostatnie wyrażenie. Tener exito, dosłownie mieć sukces, oznacza osiągać sukces. Tener exito. Na przykład, haz lo que sea necesario para tener exito. Czyli zrób. To, co jest konieczne, żebyś osiągnął sukces. Af lo que sea necesario para tener éxito. W porządku, moi drodzy. Nauka języka powinna opierać się przede wszystkim na praktyce. Dlatego teraz zadanie dla Was. Uzupełnijcie następujące zdanie. Miguel codziennie musi spacerować z psem. Czyli Miguel todos los días mm, mm, pasear con su perro. Jeszcze raz. Miguel codziennie musi spacerować ze swoim psem. Miguel, todos los días, mm, mm, pasear con su Poprawne odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy. Czas na podsumowanie. Słowo tener używamy w wielu różnych kontekstach i na dobrą sprawę w wielu różnych znaczeniach. Jedne z najpopularniejszych to: po pierwsze, mieć, na przykład, tienes una casa bonita, masz ładny dom. W tym samym znaczeniu, czyli mieć, tener użyjemy do podawania wieku. Na przykład tengo treinta años, mam 30 lat. Tener que znaczy musieć. Todos tenemos que cuidar la tierra, wszyscy musimy dbać o ziemię. Tener użyjemy też do wyrażania się na temat naszego samopoczucia. Na przykład tengo frio, jest mi zimno. Tengo hambre, jestem głodny. I do mówienia o dolegliwościach. Tengo dolor de cabeza, boli mnie głowa. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Czyli, żeby odnieść sukces, musimy w pierwszej kolejności wierzyć, że możemy.